Cześć kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w nowym filmie. Dziś, jak widzicie po tytule, będzie haul. Będzie haul w wersji mierzymy, bo ostatnio jakoś tak bardziej lubię takiego typu haulu. I właśnie jestem tutaj, żeby Was zaprezentować, co kupiłam na wyprzedażach. Rzeczy, które dzisiaj widzicie w tym filmie, to są w większości z H&M-u kupione no, jakieś tam miesiąc temu, jak nie więcej, no może więcej, ale niektóre z tych rzeczy są jeszcze dostępne na stronie H&M tutaj we Włoszech, więc może Wam się przyda ten haul właśnie. Na pewno będzie jakiś inny haul, bo muszę jeszcze to, ileś tam, parę tam rzeczy kupić, ale nie będą wszystkie z wyprzedaży i nie wiem, kiedy dostanę je, więc jakoś pomyślałam, że lepiej to zrobić teraz i będzie drugi haul później po prostu. I będą też rzeczy kupione z Zalando, szczególnie buty. Dobrze, zaczynamy. Pierwszą rzecz, którą Was zaprezentuję, to jest ta bluzka, którą mam na sobie z H&M-u. Bluzka jest właśnie biała, ma właśnie takie taki fajny wzór z kwiatami zielone, z zielonymi i błękitnymi, chyba tak się mówi, kwiatami. Jest bardzo prosty wzór, bardzo wiosenny. Ja bardzo lubię takiego typu wzoru, ale to, co mi się najbardziej podobało i tak naprawdę właśnie polowałam na takiego typu bluzki i udało mi się znaleźć właśnie na stronie H&M, to jest styl tej bluzki, bo ona właśnie, jak widzicie w filmie, po prostu się ma takie otwarcie w tyłu i jest pod spodem jest właśnie taka biała część bluzki, która zrobi tak, żeby nam nie było widać plecy, ale żeby było nam właśnie tak bardziej chłodno. Więc bardzo lubię tej bluzki, ona jest bardzo dobra do jeansów i do spódnic. Ja ją kupiłam tak naprawdę, żeby bo ja bardzo lubię właśnie takiego typu po prostu materiału do bluzek, zwłaszcza latem, i ona jest taka przewiewna, fajna w dotyku i fajna, podoba mi się bardzo, ona jest bardzo dobra właśnie, żeby pójść do pracy na przykład. Kolejna bluzka to jest bluzka w kolorze szarym, taka trochę perłowa, można powiedzieć, jako kolor. Też kupiłam ją, żeby pójść do pracy. Ona jest bardzo, bardzo prosta, więc nie ma tutaj wielkiej deskrypcji, po prostu jest bardzo prosta, bardzo dobra właśnie do pracy i do spódnic, i do jeansów, i do bardziej formalnych spodni. Myślę, że ona będzie akurat po prostu, znaczy nie to, że będzie, ale jest akurat właśnie na takie okazje. Ja już ją nosiłam parę razy. Przepraszam, że ona nie jest tak super wyprasowane, ale ja po prostu mam taki zwyczaj, że wyprasuję rzeczy tylko jak już mam je zakładać, żeby gdzieś wyjść, bo mam walk-in closet, czyli taką garderobę, gdzie się wejdzie. To jest po prostu mały pokoik, który zrobili właśnie właściciele mojego mieszkania i ja z tego skorzystam. I tam po prostu rzeczy się bardziej gniecią, bo ja strasznie tam dużo rzeczy trzymam i one się kurzą, więc czasami chcę coś zakładać. Nawet jeżeli jest wyprasowane, on jest tam trochę brudny, bo trochę dłużej stał i muszę go uprać, więc szkoda mi tego prasowania, bo ja tego nie lubię za bardzo, więc tak po prostu jest. Ale bluzka jest bardzo, bardzo fajna, elegancka, taka akurat do pracy. Kolejną bluzkę, którą kupiłam, to też bluzka, żeby iść do pracy, taka bardzo też trochę perłowa jako koloru błękitna, o, błękitna bardziej. I ona jest biała, trochę dłuższa, taka właśnie, taki top po prostu. Mam niestety tylko mały problem, że ona jest tak ciut na mnie za duża, więc będę musiała ją tutaj
zmniejszyć, ale to jest problem, który mam ze wszystkich, przez wszystkimi bluzkami, więc jeżeli to nic nie, się nie stanie, jestem do tego przyzwyczajona. Ona jest bardzo, bardzo wygodna, też dobra do wszystkiego, ona jest bardzo dobra też jak gdzieś się chce iść, nie ma się co zakładać i to właśnie bardzo dobrze wygląda, żeby to wrzucić na sobie i gdzieś pójść, nawet z jeansami, z sandałami czy z konwersami. I ona była też w kolorze czarnym i rust. Nie wiem, jak się to mówi po polsku. Nie znam tego słowa po polsku, więc jak znajdę, to gdzieś tutaj Wam napiszę. Ale to jest po prostu taki kolor, taki, który ja bardzo lubię. Jest coś między pomarańczem, czerwonym, a brązowym. To jest taki no, rust. Po prostu nie wiem, jak to się mówi po polsku. Więc tak, już ją widzieliście w innym filmie, czyli Q&A o moich ślubach. Jeżeli jeszcze nie zadaliście swoich pytań dotyczących mojego ślubu, to bardzo zapraszam Was na film. Będziecie mieli tutaj link, żeby właśnie tam pójść i zadać tam, napisać swoje pytania dotyczące mojego ślubu. Najfajniejszą rzeczą, którą mi się udało upolować właśnie na tych wyprzedażach, to jest ta sukienka. Chciałam bardzo kupić nową sukienkę Maxi, ja ich bardzo lubię. I nie mogłam się zdecydować pomiędzy tą sukienką, którą teraz widzicie, i sukienkę, i drugą sukienkę, która nawet jeszcze jest dostępna na stronie H&M, więc może się na nią skuszę jeszcze, która jest żółta. I właśnie nie mogłam się zdecydować, ale w końcu się zdecydowałam na tą, bo kosztowała trochę mniej. Jak przyszła, to opowiem po prostu, jak zwykle, jak ja dostanę paczkę, to ja wszystko przymierzę od razu. Zobaczyć, co na mnie jest robione, co jest na przykład do naprawiania, bo często mam tak, niestety, i wtedy to idzie wszystko do mojej mamy, i co jest do oddania. Dzięki Bogu w H&M bardzo dobrze znam swoich rozmiarach, więc bardzo rzadko mi się zdarza, żebym coś chciała odsyłać, a nawet jeżeli chce mi się czegoś odsyłać, to najpierw się zapytam jakiejś koleżanki, czy by to nie chciała dla siebie, i żeby to przymierzy, jak ona by chciała, to po prostu ona mi oddaje pieniądze za to, i jest ok, bo po prostu odsyłanie czegoś w H&M kosztuje 3 euro, jeżeli się nie mylę, więc nie chce mi się po prostu więcej wydać, żeby oddać czego, za co nie jestem zadowolona. Ale wracając do sukienki, jak przyszła te zamówienie, po prostu wszystkiego przymierzyłam, i jak przymierzyłam tej sukienki, to po prostu byłam w szoku. Bardzo mi się podoba, jak na mnie leży. Bardzo mi się podoba kolor właśnie, jak na mnie wygląda. I nie spodziewałam się tego. I nie spodziewałam się też, że ona będzie tak, może tak mieć bardziej elegancką wersję siebie. I w końcu zdecydowałam się, żeby ją zakładać na weselu mojego kolegi, który się odbył w lipcu. Dokąd nie dostałam tej paczki z H&M-u właśnie z tą sukienką, to chciałam inne sukienki zakładać, krótkie, niedługie, bo po prostu nie chciało mi się wydać pieniędzy na niczego nowego właśnie na to wesele, bo w tym roku jakoś tak nie chciałam za bardzo wydać. Bo jak każdy rok, odkąd jestem z Giuliano, to co roku my mamy dwa śluby, więc dwa sukienki w każdym, co roku, to jest dla mnie już za dużo chyba. I po prostu w tym roku miałam innych wydatków, więc nie chciałam więcej wydać. Ale po prostu jak zobaczyłam tej sukienki, to chciałam właśnie sukienkę Maxi, żeby mieć jak pojedziemy nad morzem, i po prostu żeby mieć, bo ja ich bardzo lubię, po prostu najczęściej w ciągu lata, jak idę do pracy i nie wiem,
i nie chce mi się szukać tej szafy, to po prostu odwrócę się, gdzie w mojej szafie są sukienki i spódnice maxi i zakładam to. Jeżeli to jest spódnica, to dodaję do tego jakiś fajny top, bardzo basicowy i już koniec. Dla mnie to jest najprostsze rozwiązanie i właśnie ta sukienka była kupiona właśnie dlatego, a skończyło się właśnie, że ją zakładałam na weselu i bardzo dobrze się sprawdziła. Ona jest w ogóle bardzo, bardzo fajna, bardzo dobrze zrobiona, nie jest na mnie za długa. Ja jestem, jeżeli ktoś z Was nie wie, ja mam 1,64 m, to jest rozmiar 38, jak każdy z tych przedmiotów. I ona ma pod to jeszcze podeszwę, która jest, jest bardzo, bardzo przyjemna. I mówię Wam, ta sukienka sprawdziła się w takim dniu, kiedy było i bardzo gorąco i nagle zaczęło lać, po prostu lać. I ona tego przeżyła bardzo, bardzo dobrze, żeśmy tańczyli do 4 rano, więc ona, ja ją zakładałam jakoś tak o 12 i zdjęłam ją o 4 rano, więc na pewno ona się sprawdziła i bardzo się cieszę, że ją kupiłam, bo jest naprawdę cudowna i czuję się w niej super, po prostu super. I ostatnią rzecz, którą Wam pokażę z odzieży, to jest kombinezon. Mój pierwszy kombinezon w swoim życiu. A to jest czarny kombinezon z kolekcji basicowej z H&M-u. Ja kupiłam go za chyba 15 euro, coś w tym stylu. Bardzo go polubiłam, bo jest właśnie taki basicowy i pomyślałam, że to jest dobry sposób, żeby zobaczyć, czy taki rodzaj rzeczy na mnie pasuje, a jeżeli by nie pasowało, to mam koleżankę, która bardzo lubi kombinezony, więc mogłabym jej to podarować po prostu. Czarny kombinezon, który ma szersze nogawki i kieszenie. Jest bardzo, bardzo prosty. Myślę, że na mnie nawet dobrze wygląda. Nie spodziewałam się tego. I oczywiście jest na mnie trochę za długi, ale to jest dla mnie bardzo normalne ze spodniami, więc jak na razie mogę go zakładać tylko jak mam bardzo wysokie buty. Czyli prawie nigdy, bo ja nigdy ich nie zakładam, bo mi się po prostu nie chce. I co? Jedyną wadą tego kombinezonu, który i tak mi się podoba, to jest tylna część, bo w tył ma takie rozcięcie i widać tam po prostu biustonosza. Więc mam tutaj do Was pytanie, jak to zakryć? Ja nie wiem, jak to mam zrobić. Czy po prostu mam kupić, bo sprawa jest taka. Ostatnio oglądałam vlog, też haul mierzymy, Shush, i ona kupiła w New Looku bralette, czyli takie biustonosze, które nie mają żadnego push-up ani nic. One są po prostu normalne biustonosze bez nic, który nam wszystko trzyma, tylko są takie właśnie zrobione, żeby ich zakładać pod czymś. I często one są właśnie na przykład z jakimś wzorem, czy po prostu, ja wrzucę Wam tutaj zdjęcia, bo nie będzie tego. Nie jestem w stanie tego Wam opowieść, więc mam pomysł właśnie, żeby kupić takie coś, żeby właśnie przynajmniej tego było widać. Jak ma się czegoś widać, to niech się widzi czegoś fajnego. O, tak mam. Takie coś mam na myśli. Ale chciałabym też mieć opcję właśnie, żeby mieć gołych plecy. Więc gdzie polecacie kupić, dziewczyny, taki biustonosz, który się nie widzi, czyli takie po prostu części, które się zakłada tylko z przodu, a z tyłu nic nie widać, bo ja nie wiem, gdzie mam je kupić. Może być to w Polsce, w Anglii czy we Włoszech, ja to znajdę. Nie przejmujcie się, będzie dobrze. A ostatnie rzeczy, które Wam pokazuję, to są buty. Zacznę od buty kupione w Zalando. Mam dwie pary, są dwie pary baleriny, oba czarne, bo po prostu nie miałam czarnych
balerinów i czasami po prostu chcę mieć najprostszą rzecz na świecie na sobie i właśnie czarne baleriny są do tego bardzo dobre i kupiłam właśnie dwa. Jedne są bardzo zwykłe, czyli takie bardzo, bardzo zwykłe balerinki z kokardką. To są z firmy Anafield, jeżeli się nie mylę, i które mają podeszwę w środku. One są bardzo proste, trochę plastikowe, ale co mi tam, one po prostu muszą mi służyć na parę sezonów, żeby mieć po prostu czarnych balerinek, jak mi się chce ich zakładać, i one kosztowały bardzo mało, jakieś 13 euro chyba. Kolejne baleriny to są baleriny, które ci z Was, które mnie śledzą na Snapchacie, jeżeli jeszcze to nie robicie, to będziecie mieli tutaj link, żeby mnie śledzić, to bardzo dobrze znają, to są baleriny z Aldo. Ja się pytałam właśnie na Snapchacie, czy mam je kupić, czy nie, i w końcu je kupiłam, bo były bardzo, bardzo przecenione, nie pamiętam w tym momencie ceny, może gdzieś Wam tutaj napiszę, ale one są bardzo, bardzo fajne, właśnie takie nie takie okrągłe, jak normalnie noszę ostatnio, ale ja właśnie bardzo lubię takich szpicowych balerynek, i to, co mi się najbardziej podobało w tych balerinach, jest to właśnie ten szpic, który jest właśnie taki bardziej brokatowo dobra, wiecie, o co mi chodzi. Bo właśnie one są bardzo, bardzo dobre, jak na przykład, jak mówiłam wcześniej, nie noszę często obcasów, ale czasami chce mi się ich nosić, ale po prostu po całym dniu, jak chcę gdzieś wychodzić na wieczór, po całym dniu po prostu moje obcasy mi nie wchodzą do stóp po prostu, bo moje stopy się strasznie się puchną, zwłaszcza latem, więc muszę mieć zawsze takich butów, które mogę zakładać właśnie na jakiś wieczór, i żeby dobrze wyglądać. I właśnie te baleriny, się w nich zakochałam właśnie przez to, że dzięki tego szpicu to można wyglądać elegancko, nawet jeżeli się nie ma obcasów. I do tego, będąc z Aldo, to one są strasznie wygodne. To pierwszy raz mi się zdarza, że zakładam nowych butów, bo ja normalnie to mam takie straszne problemy z butami. Zakładam nowych butów i one w ogóle mnie nie bolały. Więc jestem bardzo, bardzo zadowolona. I do tego tutaj w środku mają takie, one są takie miękkie w środku, więc bardzo wygodnie się w nich chodzi. Ostatnie buty, które Wam pokazuję, to są espadryle z H&M. To są takie bardzo proste espadryle. One są tutaj z materiału i do tego są wykończone takim ala skóry. Oczywiście to nie jest skóra prawdziwa, to jest skóra ekologiczna. Co mi się najbardziej podoba w nich, że pod spodem to po prostu są tak zrobione, że nawet jeżeli się wymoczą, to one się nie rozpadają. Nie zachęciło mnie do kupienia właśnie espadryli, bo jeżeli but ma mi się po prostu roztopić przez to, że złapałam deszcz, który zdarza się latem, to dziękuję za takiego zakupu. A właśnie te z H&M-u mają taki podspód, że można chodzić po kałużach, oczywiście niewielkich, ale są też bardzo, bardzo wygodne. One są na mnie tak ciut, one były na mnie ciut za ciasne, jak przyszły, ale powoli one są tak trochę większe, rozwiększają się, więc mogę po prostu z nimi normalnie chodzić i normalnie się czuć. Dobrze, kochani, to by było na tyle na dziś. Mam nadzieję, że filmik w takim sposobie się Wam spodobał. Dajcie znać, co myślicie o moich zakupach i jeżeli się film w takim sposobie spodobał. I co?
już czas się żegnać. Jak zwykle będziecie mogli mnie śledzić na każdym portalu społecznościowym, na którym się zarejestrowałam. Wszystkie linki znajdziecie na końcu filmika i tutaj na dole w opisie. A jeżeli jesteście nowi na kanale, to bardzo zapraszam do subskrypcji. I dobra, przestanę gadać. My już się zobaczymy w następnym filmie, więc ściskam, całuję i do następnego. Pa!